Trener Fiodor Łapin, dziś odbyła się konferencja prasowa z udziałem Witalia Kliczki i Alberta Sosnowskiego. Jak pan odebrał Witalia Kliczkę? Bardzo inteligentny, bardzo kulturalny facet. Potrafi się zachować przy takiej audytorii. Wie, kiedy trzeba zrobić pauzę, wie, kiedy trzeba podnieść głos. Wie, co trzeba powiedzieć w języku niemieckim, angielskim. Rosyjski, podejrzewam, że jeszcze w polskim na pewno coś rozumiał. I do tego jest świetnym pisarzem. Dużo kurtuazji z jego strony. Porównał siebie z czasów Luisa do Alberta teraz do tej walki. No jednak będzie zdecydowanym faworytem. No właśnie, on sobie zdaje sprawę, że jest zdecydowanym faworytem, natomiast no cóż, gra gdzieś tam. Mamy nadzieję, że on zlekceważy. Wiemy, że na to są małe szanse, ale no, musi tak mówić, żeby tę walkę w jakiś sposób przedstawić. Albert w jednym z wywiadów powiedział, że już Witalij Kliczko troszkę forma słabnie w związku z wiekiem, no ale chyba niestety nie wskazuje, jeśli obserwować walki Witalija. No jest to zawodnik, który nawet przy słabszej formie zawsze ma szansę, bo to słowo puncher to chyba najbardziej w tej chwili na świecie może być przy nim. Oczywiście możemy mieć nadzieję, że on nam po paru rundach spuchnie. Możemy mieć nadzieję, że on za bardzo będzie miał głowę do polityki, a nie do boksu, do promocji, a nie do boksowania, że nie będzie szybki. Natomiast tak naprawdę no, musimy się nastawić na poważną walkę ze strony Witalija, bo całe jego życie w boksie pokazuje, że zawsze był poważnie nastawiony, w odróżnieniu nawet od Władimira. Witalij zawsze był przygotowany na walkę, zawsze był faworytem i nigdy nikogo nie zlekceważył. Albert przed walką życia zdecydował się na współpracę z panem. Z jednej strony wyróżnienie, z drugiej taka sytuacja troszkę może nieprzyjemna, bo teoretycznie wszyscy skazują Alberta na pożarcie w tym pojedynku. Długo się pan zastanawiał nad podjęciem tego wyzwania? Znaczy, no troszkę nie ukrywam, zaskoczyło mnie to, bo akurat wróciłem z Anglii, nawet tak do końca nie wiedziałem, że ta walka ma się odbyć. No cóż, no przede wszystkim no zobaczyłem ogień Alberta, ten ogień widzę teraz też. Mam nadzieję, że ten ogień będzie 29 maja w Niemczech. On bardzo chce wygrać, wierzy w to zwycięstwo. Wierzę, jest szansa. Ja też wierzę, że ta szansa w tej walce jest. Teraz przygotowania zgrupowania Zakopane, Wisła. Czy jest jakiś plan taktyczny na walkę? Jakiś pomysł na tę siłę Witalija? No tak, na pewno szukamy. Nie będę o jakichś detalach tu mówił. Przygotujemy taktykę, wiadomo. Ale najważniejsze tam będzie w tej walce głowa. Każdy, kto siedział wcześniej, tak jak dzisiaj my, obok Witalija, każdy chciał wygrać, każdy miał jakiś plan taktyczny, a kończyło się to różnie. Większość tych zawodników przegrywała walki już w szatni. Mam nadzieję, że to się nie stanie w naszym przypadku, że Albert podejmie tę walkę. Chyba trudno jest dobrać sparring partnerów pod kątem Kliczki, bo jeśli już są wysocy, to nie biją mocno, jeśli biją mocno, nie są wysocy. Uda się kogoś takiego znaleźć stosownego? No, najbardziej pasował tu Władimir Kliczko, ale to raczej marne szanse. Nie sądzę, żeby Albert musiał mieć bardzo wymagających sparring partnerów przed tą walką. Powinien mieć zawodników o wzroście podobnym do Witalija, o długości rąk podobnych do Witalija i o długości ciosów podobnych do Witalija. Myślę, że to jest najważniejsze. Albert musi przejść przez te sparingi, wiedząc, że ta forma jego ze sparingu na sparingu się poprawia, żeby tego natłoku też dobrych sparing partnerów nie było. Musi po prostu w ostatnim nawet sparingach pokazać, że sam sobie, że jest dobry, że jest szybszy od przeciwnika, jest dobrze przygotowany, bo jeszcze raz powtórzę, głowa w tej walce u Alberta będzie najważniejszym. W Zakopanem Albert przygotowuje się wspólnie z Krzysztofem Łodarczykiem, którego wcześniej czeka też pojedynek o pas WBC kategorii junior ciężkiej. Jak idzie współpraca chłopakom? Bardzo dobrze, bo tak jak się spodziewałem, no przede wszystkim bardzo mały okres przerwy pomiędzy tymi walkami, więc pracują nie tak samo,
ale podobnie, to co Krzysiek kończy, praca na przykład na teraz nad wytrzymałością ogólną Krzysiek kończy, Albert jest w trakcie takiej pracy, Krzysiek już będzie kończył sparingi, Albert zacznie sparingi, więc to na sali mniej więcej robią podobne rzeczy, jak są rękawice, to rękawice, jak bieganie, to bieganie, siłownia, to siłownia. Natomiast zauważyłem, że jeden na drugiego bardzo dobrze oddziałuje. Krzysiek stoczył parę walk mistrzowskich, wie co to jest, wie jak to wygląda, wie co to jest presja. Natomiast Albert ma coś, co Krzysiek w pewnym momencie zatracił, czyli taki głód zwycięstwa. Jego naprawdę nosi. Przed tą walką on się cieszy, że dostał taką szansę. I oni w tej chwili się uzupełniają.